Bardzo proszę, pani radna Joanna Ludwiczak. Ja tylko chciałam tak uzupełnienia, bo pan burmistrz mówił o reprezentancie na Mistrzostwach Świata w Chinach, to warto też wyróżnić naszą rodowitą mieszkankę Szamotu, która będzie nas reprezentować na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, w żeglarstwie, panią Sandrę Jankowiak. Także też miasto ma się czym pochwalić. Bardzo dobrze, że pani o tym mówi. Oczywiście chwalmy się jak najbardziej. Moje przytoczenie tego nazwiska tylko wynika z tego, że Wydział Promocji o tym napisał, to dlatego, że pan Bartek zwrócił się, nie wiem, tam chce pokazać flagę i trzeba, no, jakieś drobne gadżety, czyli tutaj no, pomocy jakiejś znaczącej z naszej strony nie ma, ale z tego to wynika. Oczywiście jak najbardziej gratulacje dla wszystkich sportowców, którzy robią kapitalną pracę na rzecz miasta i gminy Szamotuły, tak. Myślę, że ta pani powinna też tutaj się pojawić w urzędzie i poprosić chociaż jakąś symboliczną pomoc. Dziękuję bardzo za tą uwagę. To może za moment pani radna Joanna Gzyl i bardzo proszę. Mam pytanie do przedłożonej przez pana burmistrza informacji. Punkt drugi, czyli zadania w zakresie działalności Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej. Pod punkcie drugim zapisano, że w tym okresie pomiędzy sesjami wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy. Bardzo bym prosiła o odpowiedź na piśmie, podanie numerów działek i miejscowości i na jakie działanie te warunki zabudowy zostały wydane. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, bardzo proszę. W kolejności. To czy była prośba, żeby na piśmie, wiadomo, że nie mam tego w głowie, więc powiedziałem dziękuję, ale pani Anna Ludwiczak prosiła chyba jeszcze też o głos uzupełnienia, tak więc pytania. Tak, proszę pani radna Joanna Ludwiczak. Ja jeszcze w drugiej sprawie, bo tutaj była mowa o remoncie na basenie, ale też w przyszłości można pomyśleć o remoncie tego miejsca w Pamiątkowie, bo to jest jedyne w zasadzie nasze miejsce, to jest nad jeziorem i tam jest pole namiotowe, które też stoi, budynek zupełnie grożący chyba zawaleniem, także może jakoś w przyszłości pomyśleć o zagospodarowaniu tego terenu. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, czy możemy już oddać głos panu dyrektorowi? Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani przewodniczącej, panu burmistrzowi, paniom i panom radnym, zaproszonym gościom, mieszkankom i mieszkańcom miasta i gminy Szamotułę. Bardzo mi miło dzisiaj być tutaj z państwem. Na wstępie od razu chciałem pogratulować objęcia mandatów paniom i panom radnym, panom burmistrzom i życzyć udanej, dobrej albo bardzo dobrej kadencji, dobrej współpracy, samych dobrych decyzji również dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zrozumienia dla naszych czasami potknięć i tego, żeby te 5 lat, bardzo długi okres, żebyście państwo i żebyśmy my jako spółka mogli podsumować jako dobry okres dla samorządu, a przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców miasta i gminy Szamotułę. Tego państwu i sobie życzę. Jeżeli chodzi o raport z wykonania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, mamy tutaj raport, który otrzymaliście państwo kilka dni temu za okres od 1 kwietnia do 30 kwietnia, aczkolwiek spora część danych to są dane, które ukazują stan spółki za 4 pełne miesiące tego roku. Wynika to z uchwały, która była podjęta przez jeszcze poprzedni skład Rady Miasta i Gminy Szamotuły, która to uchwała mówi o tym, żeby przedstawiać pewne dane narastająco. Tego się trzymamy i w ten sposób przedstawiamy nasz raport.
Szanowni Państwo, taka najważniejsza informacja to jest oczywiście wynik, jeżeli chodzi o działalność, wynik finansowy. Ten wynik oczywiście nie wygląda dobrze, dlatego że jest to strata ponad 1,5 miliona złotych, natomiast należy zauważyć, że w analogicznym okresie zeszłego roku ten wynik różnił się o zaledwie 382 tysiące złotych. To z perspektywy spółki, która ma prawie 40 milionów przychodów w skali roku, nie jest duża wartość. Wiadomo, że to są miesiące, kiedy zużycie energii elektrycznej, a przede wszystkim gazu, było bardzo duże. Dużo wyższe niż w miesiącach, które mamy teraz i które jeszcze przed nami. Także spodziewamy się oczywiście pewnego odbicia. Natomiast niestety nie zmienia to faktu, że ten rok będzie rokiem bardzo, bardzo trudnym. Spodziewamy się, że te następne lata będą dużo lepsze. W związku z tymi zapowiadanymi zmianami, między innymi w zakresie finansowania samorządów, ale też w zakresie przekazania radom miast i gmin kompetencji do kształtowania taryf za wodę i ścieki, dlatego że to z perspektywy naszej spółki jest jeden z największych, a pewnie największy problem. Jeżeli chodzi o wyniki poszczególnych oddziałów, macie Państwo pełną informację. Symptomatyczne, że tylko jeden oddział generuje w tak dużej i poważnej spółce wynik dodatni. Jest to niestety spowodowane tym, że to, o czym już parę razy na poprzednich sesjach mówiłem, no spółka niestety swoje przychody ma takie, jakie ma, a mianowicie są to przychody regulowane. Spółka nie może, jak każdy normalny przedsiębiorca, zareagować na wzrost kosztów w ten sposób, że podniesie ceny. Spółka nie może też zareagować w ten sposób, że obniży jakość usług, bo te wynikają z przepisów prawa. Nie może też zrezygnować z części usług, bo te są po pierwsze zlecone przez samorząd, a po drugie również wynikają z przepisów prawa. Więc tutaj niestety jesteśmy w pewnym klinczu. Niemniej jednak oczywiście radzimy sobie i wszelkie zadania bieżące zgodnie z tym raportem są realizowane i na te zadania środki się znajdują. Trudniej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne. Niestety ten proces inwestycyjny został w dużej mierze wstrzymany, aczkolwiek nie całkowicie. Dokonaliśmy między innymi wymiany turbo dmuchawy na oczyszczalni ścieków, która w bardzo dużym stopniu przyczynia się do oszczędności energii, dlatego że jakby energia obok kosztów pracy jest jednym z właśnie tych dwóch najwyższych czynników kosztotwórczych i to czynników, z którymi trudno, że tak powiem, coś poradzić. To tak tytułem wstępu. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakieś pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji. Deklaruję też, że niejako w imieniu spółki jesteśmy do dyspozycji w każdym czasie, nie tylko na sesjach, nie tylko przed sesjami. Jeżeli są jakieś wątpliwości, pytania, chcecie Państwo się czegoś dowiedzieć, zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, zobaczyć nasze obiekty, jesteśmy do dyspozycji. To jest wbrew pozorom dosyć skomplikowany i duży organizm, który ma swoją specyfikę, bardzo często różną od tego, co się dzieje w szamotulskim samorządzie. Dlatego jesteśmy otwarci do przekazywania takich informacji, do rozmowy i wyjaśniania wszelkich wątpliwości w każdym czasie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania? Tak, widzę, że tutaj już są pytania do pana dyrektora. Bardzo proszę, radny Mikołaj Trąbczyński. Dziękuję panie dyrektorze za pana informację. Ja te raporty z ZGK od dłuższego czasu czytam. Bardzo fajnie, że one są. To był bardzo dobry pomysł, żeby one regularnie były pokazywane radnym. I ten raport, który tutaj państwo przygotowaliście za te pierwsze 4 miesiące, też przejrzałem, przeczytałem. I jedna, albo może dwie rzeczy mnie zastanawiają mocno,
A mianowicie taka sprawa. Tu jak pan wspomniał, strata jest nieco większa niż w zeszłym roku. To jest o 300, około 1000, 400 tysięcy złotych. To jest o 33,7% większa. To jest dosyć dużo. Ale jedna rzecz mnie bardziej zastanawia, mianowicie, że w tym czasie wynagrodzenia w waszej spółce wzrosły o 44% prawie. Czyli mamy stratę większą o 34% prawie, a wynagrodzenia większe o prawie 44%. Ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, tylko chciałbym to zrozumieć. Dlaczego tak mocno w ZGK w ciągu tego roku wzrosły wynagrodzenia? Z czego to wynika? Mamy o 1 600 000 złotych większe wynagrodzenia za pierwsze 4 miesiące w ZGK. Jak to można wytłumaczyć rok do roku? Proszę, proszę, panie dyrektorze. Panie radny, na pewno pan się orientuje, że w styczniu została podniesiona płaca minimalna. Co więcej, płaca minimalna zostanie podniesiona również w lipcu. Każde podniesienie płacy minimalnej wiąże się w naszej spółce z podniesieniem płacy realnej kilkunastu co najmniej etatom. Jeżeli to, jak nie kilkudziesięciu. Jeżeli to podniesienie następuje, oczywiście rosną też koszty ZUS-owskie i wszelkie te koszty związane dookoła pracowe, tak zwane. Jak te koszty rosną i jak te wynagrodzenia rosną, to zarząd podejmuje decyzję, żeby oczywiście w mniejszej proporcji, ale podnieść też wynagrodzenia innych pracowników. Bo dochodzimy do sytuacji spłaszczenia wynagrodzeń i nagle się okazuje, że za chwilę, nie jakby z pełnym szacunkiem i sympatią mówiąc, za chwilę osoba zajmująca się sprzątaniem będzie miała wynagrodzenie specjalisty albo będzie w okolicach tego wynagrodzenia, a specjalista za chwilę będzie miał wynagrodzenie kierownika. Także konsekwencją podniesienia płacy minimalnej jest, czy było w tym przypadku, również podniesienie, proporcjonalnie oczywiście mniej, podniesienie płac pozostałych pracowników, części pozostałych pracowników. Tak, bardzo proszę, radny Trączyński. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, natomiast płaca minimalna wzrosła o około 19%. Jeżeli płace pozostałych pracowników wzrosły mniej, no to łączny wzrost powinien być mniejszy niż 19%, a jest prawie 43%. Prawie 44%. Także pana wytłumaczenie tego nie wyjaśnia. Może jest jakaś inna przyczyna, bo tak jak powiedziałem, ja nie mówię, że to jest dobrze albo źle, tylko po prostu tego nie rozumiem i po pana wytłumaczeniu nadal tego nie rozumiem. Może po prostu by pan to sprawdził i opowiedział o tym zagadnieniu na następnej sesji. Proszę. Proszę, panie dyrektorze, ma pan głos. Panie radny, dobrze, oczywiście. No, przy czym jakby ta podwyżka lipcowa już wtedy będzie uwzględniona i ta różnica może być jeszcze wyższa. Nie? Dziękuję. Pani radna Joanna Gzyl. Panie dyrektorze, mam pytanie odnośnie części opisowej, gdzie w działalności restauracji Maratino pisał pan informację, że pod koniec kwietnia odbył się ponownie dancing seniorów. Zatem mam pytanie, jaki był koszt przygotowania tych obu dancingów i czy to był koszt ZGK? Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Pani radna, oczywiście zweryfikuję jeszcze tą sprawę, natomiast według mojej wiedzy to nie był koszt ZGK. ZGK ograniczyło się bodajże do zapewnienia herbaty, wody. Natomiast pozostałe koszty, łącznie z kosztem wynajęcia sali, to były koszty podmiotu zewnętrznego.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna. Mogę prosić o informację, kto opłacił te imprezy i jaki był koszt. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Tak, bardzo proszę, panie burmistrzu. Słynne dancingi dla seniorów w hotelu to jest wspólna inicjatywa Szamotulskiego Ośrodka Kultury i tego hotelu. Głównie oczywiście miała ona służyć, to była inicjatywa, która wyszła od nowego menadżera, pomysł. Miało to służyć i służy. Mam nadzieję, że będą kolejne, bo już są planowane. Ma to służyć przede wszystkim promocji tego miejsca, bo wiemy, że taki był cel nowego menadżera, aby ta restauracja była znana wśród Szamotulan. I wiemy, że ten cel, jeśli się nie mylę, już weekendowo został osiągnięty, bo wcześniej wielu Szamotulan myślało, że ta restauracja jest po prostu restauracją hotelową, zamkniętą, czy też dla sportowców. Czyli myślimy tutaj o interesie spółki, a z drugiej strony w działalności Ośrodka Kultury mamy animację na rzecz najstarszej, jakże potrzebującej grupy. Ja nie wierzyłem, że nawet, nie chcę mówić, że nie wierzyłem, że to się uda, ale nie miałem pojęcia, że będzie tak ogromne zainteresowanie. W obu tych dancingach wziął udział po 160 osób, bo nie było więcej miejsc. I co świetne, jedynym kosztem całego tego przedsięwzięcia, przynajmniej ze strony Szamotulskiego Ośrodka Kultury, a z tego co wiem, to hotel nie ponosił kosztów, a raczej zyski, bo ludzie sobie sami kupowali jedzenie, było pokrycie kosztów zespołu. Co do złotówki nie pamiętam, ale około 1000 zł za dancing zapłaciłbym, będąc dyrektorem Ośrodka Kultury, nawet 3000, aby ci ludzie mogli się tak świetnie bawić, a zarazem promując to miejsce, więc już teraz seniorów, jeśli nas słuchają, zapraszam na kolejną imprezę do Maretino, bo wiem, że Szamotulski Ośrodek Kultury i hotel mają to w planie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Joanna Gzyla, adwocem. Panie burmistrzu, ja nie kwestionuję organizacji imprezy dla seniorów. Zadałam pytanie, jaki był koszt, ponieważ pan dyrektor w swojej informacji wskazał, że to jest koszt Maretino. Dziękuję. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący Łukasz Hagard, proszę. Dziękuję. Panie dyrektorze, mam bardziej pytanie techniczne. Wspomniał pan o zakupie turbodmuchawy. Do czego służy i jaki ma przynieść efekt ta turbodmuchawa? Czy to zmniejszy zapach, który od czasu do czasu jednak jeszcze się tam unosi z oczyszczalni? Dziękuję. Szanowny panie radny, turbodmuchawa ma dwa cele. Po pierwsze, jest o około 30% bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, które na oczyszczalni jest wyjątkowo duże, chyba największe w całej spółce, bo to jest 1300 MWh w skali roku, więc tutaj ta oszczędność jest widoczna i nawet jest między innymi w tym raporcie ona uwidoczniona. Druga sprawa jest taka, że to urządzenie poprzednie w związku ze zużyciem, bo ono tam pracuje, nie chcę skłamać, 10 albo 12 lat, zaczęło generować bardzo wysoki hałas i pojawiły się wątpliwości ze strony służby BHP, czy już po prostu to nie zagraża w pewien sposób pracownikom, którzy tam są. Więc to były dwa główne powody, żeby takiej inwestycji dokonać. Ta inwestycja nie ma żadnego wpływu na osad ściekowy, dlatego że, tudzież jego wodność, dlatego że ta turbodmuchawa służy do tego, żeby oczyszczanego ścieku jeszcze w procesie oczyszczania, a nie w procesie wytwarzania osadu, wtłaczać powietrze
z którego korzystają bakterie, które oczyszczają ściek. Dziękuję. Dziękujemy, panie dyrektorze.